Taki smartfon za 600, to kurczę, no to fajna rzecz. No. Nie trzeba nic w zasadzie z telefonem robić. Wystarczy podejść z telefonem do samochodu, samochód się otwiera i tyle. Xiaomi nie wycofało się z Rosji, a no, jak wiemy z historii, Finowie za Rosjanami nie przepadają i za Rosją. No i to taki jakby odwet. Cześć, witajcie. Cześć, zaczynamy dzisiaj od premiery trzech smartfonów Redmi. Dzisiaj wyskoczyły, czy jeszcze wczoraj wieczorem? Dzisiaj Nie, chyba, nie? wczoraj późnym popołudniem naszego czasu była Aha. premiera, bo słuchajcie, tu jest no, jak to zwykle z tymi modelami Redmi Note bywa. Najpierw była premiera w Chinach, ona była tam rankiem, czy tam w południe czasu chińskiego, w południe. A do nas te telefony trafią, chciałbym wam móc powiedzieć, ale nie mam pomysłu kiedy. Najwcześniej pod koniec roku, ale myślę, że będzie to już w nowym roku. Bo tak mniej więcej to się układa, patrząc na poprzednie edycje. I to, jak Jacek powiedział, trzy modele o dosyć spójnej stylizacji, ale takiej, no ja bym powiedział, że trochę nudnawej, chociaż jest taka ciekawsza. Note 13 5G, Note 13 Pro i Note 13 Pro z plusikiem różnią się na pewno procesorami. Ten najdroższy będzie miał IP68. Dwa Dokładnie. najdroższe będą miały 200-megapikselowe aparaty fotograficzne, ten najtańszy z kolei 100 megapikseli. Baterie wszystkie w okolicy 5000 mAh, tam jeden, ten środkowy, ma chyba Tak jest. 500, jeżeli dobrze Tak jest. pamiętam. Dwa droższe mają na pewno optyczną stabilizację obrazu. Patrz, nie pamiętam, czy ten najtańszy też ma, czy Już nie. Chyba też ma. patrzę. Wiesz co, nie było słowa o stabilizacji. Nie, najtańszy nie ma rzeczywiście. Najtańszy nie ma. Ten najtańszy ma ochronę przed wilgocią IP54 i model Pro również ma IP54. To uzupełniając to, co Jacek powiedział, bo Pro Plus ma jeszcze tą wyższą IP68. No, różnią się też pamięciami, konkretnie typem pamięci, mocą ładowania, no bo tak, podstawka ma 33 waty, środkowy model, czyli Pro, ma już patrz, 67. a topowy ma 120 i oczywiście ładowarki będą w komplecie. Tak. No i teraz tak, dalej jadąc, podstawa MediaTek Dimensity 6080 i pamięci DDR4X oraz UFS 2.2. Te same pamięci mamy w modelu Pro, ale już mamy Snapdragona 7S drugiej generacji. Natomiast w topce mamy, moi drodzy, Dimensity 7200 Ultra i pamięci już DDR5 i UFS 3.1. Tak to wygląda. Mają nadajniki podczerwieni te telefony, mają głośniki stereo. Aparaty 16 megapikseli z przodu to jest wspólnie. Pozostałe aparaty, Jacek już wyjaśnił. Tak, znaczy Poza nie powiedziałem o tym, że 8 jest do zdjęć szerokokątnych, tak? Ale poza podstawką, bo Za podstawkę podstawką. mamy tylko dwójeczkę do Podstawką. rozmywania tła i też dwójeczki znajdziemy w Pro i Pro Plusie, z tym, że tam już dwójeczka jest do makro. W No i to zasadzie w tyle. zasadzie Minus tak. Ja nie. po wersji pamięciowych. No. Nie wiem, czy jest się co rozwodzić tak naprawdę, dlatego że. Wiadomo wszystko, są to rzetelne średniaki. Ja tutaj jakby nie, znaczy poza tym może najtańszym, który nie jest No, aż ale tak on jest rzetelnym znowu tańszy. średniakiem. W Chinach on startuje od równowartości tam 650 zł za wersję 6 plus Także 128. cena jest w Chinach ustawiona ok. Tak, a topka, czyli Pro Plus z pamięciami 16 plus 512, czyli od razu wiecie, jaki jest wachlarz pamięci w tych telefonach, 1305 wychodzi na nasze. Oczywiście wiadomo, że u nas te ceny nie będą takie. Wersji jest multum, także sobie proszę zerknijcie do podlinkowanego artykułu, nie będziemy was przynudzać. Tak, trochę mi szkoda, że Xiaomi nie puściło porządnej prasówki jakiejś to chińskie. Nie ma zdjęć, kurczę, nawet w serwisach No, sprzedażowych nie ma zdjęć. sklep, no, ja wczoraj wkląłem, na czym świat stoi, próbując znaleźć zdjęcia do artykułu nawet, bo sklep po prostu chiński leżał. Co może też w sumie świadczyć o zainteresowaniu tymi smartfonami tamże, bo skoro sklep, kurczę, strona kuleje, to znaczy, że albo jeszcze No, coś na niej może. robili, Mówmy albo się, po że chińskie prostu... ceny są rzeczywiście atrakcyjne po prostu. Tak, no wiecie, taki smartfon za 600 to, kurczę, no to fajna rzecz, no. Nawet ta Albo za podstawka. 1300, tak? No albo ta topka za 1300 to też dobra Także sprawa, to.
Nie przygotujcie się do tych cen, kochani. Fajne propozycje. Tutaj Xiaomi widać, że bardzo mocno zaoszczędziło na aparatach, dlatego że co prawda ta główna jednostka jest bardzo fajna. Natomiast tym najtańszym, dwójka, to mogli chociaż też się rzucić na tą ósemkę. Może tutaj rzeczywiście ta cena zagrała. Natomiast no, mam im trochę za złe to, że jednak te pamięci są trochę gorsze po prostu. No, ale mówmy się, że cena sporo rekompensuje. Ten design też taki oklepany, ale to ma być niedrogie, więc jest. No i tyle. Samsung pokazał nowości, niestety Samsung pokazał nowości albo w Chinach, albo takie, które dla zwykłego człowieka tak średnio są dostępne. W Chinach pojawiły się dwa klony składaków Samsunga, Folda i tego Flipa, tak? Tak, dokładnie. Tylko że dla Chińczyków. Tak, znaczy w ogóle zabawne, bo na stronie chińskiej standardowe wersje również są, czyli to jest taka tak, po prostu bardziej ekskluzywna odmiana na tamten rynek wyłącznie. No i Oni one to się nazywają inaczej, tak? One się po prostu nazywają W, nawet bez Galaxy. Jest po prostu W24 i W24 Flip. Tak. Widać, że są ładnie zdobione, to jest troszeczkę inny design. Wiadomo, że tam interfejs użytkownika jest też troszeczkę inny, dlatego że inne aplikacje dla Chińczyków są instalowane, no tak. instalowane przez Tematy Samsung. ekranowe też są inne w tej serii. To znaczy takie są dostosowane do designu, bo telefony są po prostu czarno-złote, przy czym to złoto to jest takie nie powiem, że odpust, ale takie złote. Widać, że na bogato musi być. To znaczy to ładnie wygląda, zresztą właściwie ładnie, te wersje ładnie wyglądają. Ja podejrzewam, że trzeba by było wziąć jednak do ręki, żeby coś stwierdzić z sensem, czy to wygląda ładnie, czy mniej, bo tak. rendery to rendery. Wiesz, ja miałem na społecznościówkach chińskich zdjęcia po prostu z premiery, które ludzie robili tym telefonem. No, rzeczywiście są ładniejsze od tego, powiedzmy, standardowego. Z rzeczy fajnych do Folda dają rysi w zestawie. No to tak wynikało przynajmniej z tych zdjęć, które obejrzałem. I W24 z tego, co widziałem, jest właśnie czarno-złoty, natomiast Flip jest w kolorze biało-złotym i to też jest, kurczę, bardzo fajne. Bardzo ładnie to tak. wygląda. Tak, oni tą serię tłuką, bo ta seria W to już jest kolejna odsłona. W zeszłym roku też składaki się pojawiły jako W w Chinach. No i tak naprawdę niczym poza pamięciami się nie różnią, po prostu są w topce pamięci dane, czyli ten odpowiednik Folda ma 16 plus tera. I kosztuje 9500 na nasze w Chinach, czyli u nas by było dobrze ponad dychę, jakby dowalić VAT-em. A Flip, czyli klapka, występuje tam z pamięcią 12256 i kosztuje 5900. Chyba 12500, 12, co? Kurczę, no ja mam dane 256, no. No to Jeszcze będę musiał sprawdzę, sprawdzić, ale... bo ja mam łącznie z pamięcią dla użytkownika wpisane ze sklepu. A ja zaraz jeszcze Ale... sprawdzę, ale... Ale no nie będę się spierał, tak? Muszę to po prostu jeszcze zerknąć. Wiesz, ja też mam podlinkowaną chińską stronę, także też mogę dosyć szybciutko wejść i właśnie, aha, tylko mam że. Nadzieję sprawdzić. Dobra, to może opowiedzmy w międzytrakcie o tych militarnych S23, dwa słowa. Chociaż tak naprawdę też nie ma o czym, bo to też już jest kolejna odsłona. One się nazywają Tactical Edition. Tak. I w zasadzie no. Co tu dużo mówić? Adaś, 512. Jest, okay, jest, no to... jest, jestem w tej chwili na chińskiej stronie ze Dobra, to ja specyfikacją. poprawię. 512 dla użytkownika, 440 tam zostaje. Aha, no dobra, to ja w takim razie poprawiam, spoko. Taktyczne. Samsungi. Taktyczne. W zasadzie no to są zwykłe, prawie że zwykłe Galaxy S23 ubrane we wdzianko takie taktyczne. To samo zrobili z modelem XCover 6 Pro, również już nam dobrze znanym. Również go przybrali w taki taktyczny pokrowiec wzmacniany, który ma zapobiec uszkodzeniu tego telefonu. I w zasadzie poza, że tak powiem, tą stroną techniczną, która jest taka sama jak w standardowych modelach, to one mają dodatkowe opcje łączności specjalne dla wojska. Tamte już wojskowe protokoły radiowe wspierają, mogą pobierać GPS-a z zewnętrznych urządzeń, łączyć się z dronami, dalmierzami laserowymi i tam innymi wojskowymi szpejami. Mogą działać w trybie ukrytym, czyli z wyłączoną całą aktywnością radiową.
Jest oczywiście Samsung Knox, ale to w standardzie w tych telefonach był. No jest też taka dodatkowa ochrona przed dobraniem się do telefonu, nawet jak jest wyłączony. I no cóż, no będą sprzedawane tylko dla wojska, czyli takich nie kupicie. No, no i nie mamy niestety wiadomości, ile zostało zamówionych przez amerykańską armię. Powiem szczerze, że to mnie najbardziej by interesowało, jakie zamówienie zostało. Ej, a to amerykańska armia nie używa iPhone'ów? Dziwne. Może używa iPhony, bo iPhony są super sekurne, a Samsungi no to ja nie właśnie. wiem, czy są super To też sekurne. są super sekurne, ale nie amerykańskie. No ale na pewno Armia Korei Południowej używa pewnie tych właśnie Samsungów, no bo u nich to aż się prosi, tak? W końcu to Ale się mimo nie. wszystko jestem ciekaw, czy Amerykanie zamówią takie Samsungi sobie, czy nie. Ciekawe pytanie. Ciekawe pytanie. Dwa smartfony wypuszczone przez Honora również w Chinach. Jeden, o którym już wspominaliśmy, a drugi też nie nowy, bo kolejna jakby wersja znanej serii. Ten pierwszy to jest V-Purse. Jak się to czyta? Nie pamiętam. Purse pewnie jakoś Purse. tak. Purse. W każdym Dobrze, razie dzisiaj. Honor Witorebka, no. Okej. Okay. W każdym razie Honor wypuścił torebkę i powiem szczerze, że mnie jedna rzecz zdziwiła, dlatego że myślałem, że to jest taki prawie zupełny klon tej drugiej wersji składaka, natomiast okazało się, że wcale nie. I tutaj chyba muszę Chińczyków pochwalić, dlatego że żeby sprzedać tego smartfona, to pojechali troszeczkę po podzespołach i on będzie tańszy. Jest tutaj Qualcomm 778G, nie topowy wcale procesor. No dokładnie. No, bateryjka to bateryjka 4500, OLEDowy wyświetlacz jeden i drugi oczywiście, ale to nie są też topowe te jaki ten drugi, wyświetlacze, jak mimo on tego, ma że ten? niezłe. Jeden ma tam 645, ten zewnętrzny, znaczy przepraszam, jeden jest wyświetlacz, tylko Jest że jak jeden. po złożeniu ma 645, po rozłożeniu 771. No tak, bo musicie Jeden wiedzieć, że on jest wyświetlacz jest nadwyżny. też bardzo sprytnym posunięciem. No. I pamięci też bez przesady. Co prawda RAM jest fajny, bo jest 16 giga, ale jeżeli chodzi o ten, nie szaleją, do jednego tera nie dojeżdżają, 256. Jest również wersja 512. I z aparatami fotograficznymi też szaleństwa nie ma. 50-12-8. No, ale warto wyróżnić ten telefon za dwie rzeczy. Pierwszym to jest to, że jest on chyba najsmuklejszy składak, bo ma po złożeniu 8,6 Tak, jest mm cieniutki. grubości. To sobie wyobraźcie, jak cieniutki się robi po rozłożeniu, nie pomijając tam kawałek z aparatem fotograficznym, który pozostaje grubszy. No a druga rzecz, że jest to po prostu gadżet modowy. Można go faktycznie nosić jak damską torebeczkę taką, wiecie, nie, to się chyba kopertówka nazywa. Tutaj panie byśmy poprosili o pomoc, ja się na tym nie znam. W każdym razie w stanie spoczynkowym na tym ekranie, bo on jest na zewnątrz, owija jakby smartfon, może się wyświetlać jakiś tam wzorek, czyli załóżmy, że elegancka dama idąc sobie z tym telefonem zawieszonym jako torebka, może sobie tam wyświetlać jakiś wzorek, może na przykład dopasowany do kreacji. No to też w sumie fajny bajer, a biorąc Nowe pod uwagę... zastosowanie Always on Screen, tak? Tak, tak, Always tak. on Display. A biorąc pod uwagę, że w tej chwili i dokumenty, i kasę możemy nosić w telefonie, to w zasadzie zastępują damską torebkę, a przy okazji świeci i robi bajerę na czerwonym dywanie, to na pewno. Tam będą różne przyczłapy do niego, właśnie takie czyniące zeń torebeczkę, jakieś tam łańcuszki, jakieś tam przywieszki, whatever. No ale póki co to tylko w Chinach i na razie nie ma planów dystrybucji. Ceny, słuchajcie, znalazłem 6 albo 600 tysięcy juanów, zależnie czy 256 czy 512 pamięci wewnętrznej. Na nasze to wychodzi tam 3560, 3940. No Nadal wiadomo, że... jest droga, ale w porównaniu z innymi składakami to może nie aż tak drogo. No tak, jak jakaś pani potrzebuje dużego ekranu, a niekoniecznie jej klapka malutka odpowiada i chce dodatkowo zadawać szyku i zwracać na siebie uwagę, to spoko. I w sumie... Wspomnę jeszcze tylko, że jest w trzech kolorach dostępny. Czarny, taki bardzo jasny, błękitny i kremowy, biało-kremowy, lekko beżowy może. Taki tak, ale tak ten naprawdę kolor. Jak go zamykamy, to liczy się to, co na wyświetlaczu. No tak, to prawda. Dobra, ten drugi Honor, słuchajcie, bardzo fajna utylizacja, że tak powiem, starego modelu, bo
Jest to tak naprawdę Honor X40 GT, który zadebiutował jeszcze w ubiegłym roku, prawie że rok temu, bo to była jakaś końcówka października, ile mi pamięć nie zawodzi, zaraz wam powiem dokładnie. I w tej chwili, no cóż, wzięli ten telefon, zmienili mu pamięci na trochę ciekawsze zestawy, dodali nowe kolory obudowy i oferują go w trochę niższej cenie niż poprzedni model i w zasadzie to jest tyle, bo technicznie w środku bebechów nie modyfikowali jakoś tam strasznie. Znaczy, chyba obudowa rzeczywiście trochę jest zmodyfikowana. Tam są Obudowa jest tak, wzorek jest inny. Trzy typy, on się nazywa Racing, pamięci w tej chwili to 256, 512 i 12 giga RAM-u. Ten sam procesor został, w zasadzie te same bebechy, oczywiście te same aparaty fotograficzne także. Tak, Także także. to tak. Znaczy, przepraszam, procesora nie podaj. Nie, procesor Honor patrzę na stronie. Tam się gdzieś był procesor, bo rzuciło mi się to w oczy. Czy na wiesz stronie, czy na co? prezentacji go widziałem. Kurczę, no nie pamiętam. W Może, każdym razie może nie podczas zmieniłem. premiery, albo może podczas prezentacji, bo na stronie nie mieli na 100%. Okej, okay, Wiem ale jest ten sam w każdym razie, 300. dlatego, że w żadnych newsach się po prostu ten procesor nie pojawił. Mało tego, jeszcze pisali, że właśnie Honor, czy, ciekawe, czy zmieniono procesor, bo, ponieważ nie został podany w Ciekawe. oficjalnej specyfikacji. To właśnie chyba nie. Także może rzeczywiście na prezentacji był podany, ale ja nie jestem nadal pewien. Sprawdzę po prostu Faktujcie, dzisiaj. że nie mamy tak stuprocentowej pewności co do tego, ale mówię, gdzieś to widziałem, no w tej chwili już nie pamiętam gdzie, bo oglądam tego tyle, że sorry, no nie zapamiętuję, gdzie co widziałem. Natomiast Firma teraz... kojarzona do tej pory z samochodami, Tak. zresztą na specyficznych rynkach, bo nie u nas, firma NIO wypuściła smartfona. Tak, wypuściła smartfona i to takiego dosyć nawet bym powiedział fajnego. Smartfon się nazywa NIO Phone, nie podali jeszcze wszystkich szczegółów specyfikacji, ale to najistotniejsze w zasadzie są. Wiadomo, trochę on mi przypomina, powiem szczerze, produkcję Xiaomi. Diabli wiedzą, bo to podejrzewam, że właśnie ktoś dla nich robi. Forma jest fajna, taki matowy tył, który w górnej części wokół aparatu fotograficznego robi się błyszczący, no i tak podjeżdża, robi się trochę grubszy tam. No i dobra, jak już o aparatach zacząłem ględzić, to powiem, że ma 3 50-megowe aparaty, wiadomo, główny, szerokokątny i tele z takim niedużym przybliżeniem 2,8 raza. Wszystkie aparaty dostarcza Sony, to nie są identyczne matryce, ale to sobie zajrzyjcie do newsa, bo to akurat mało istotne. Nie podali, jaki jest aparat do selfie, ale podali, że Neofon ma wyświetlacz AMOLEDowy z LTPO 6,81 cala, czyli zdrowa patelnia, rozdzielczość 2K, jasność wysoka 1800 nitów, 120 Hz odświeżanie, a pod ekranem, to jest dosyć istotne, duży ultradźwiękowy, nieoptyczny czytnik linii papilarnych. Dlaczego to jest istotne, to zaraz się dowiecie. Chodzi o to, że ten telefon jest przedłużeniem samochodu. I po Tak, prostu jest... on raz, że tam ma funkcję kluczyka, a dwa, że właściwie większość funkcji w samochodzie można obsłużyć. Mało tego, NIO oferuje jeden samochód, gdzie po prostu po wejściu kładzie się go na takiej półeczce i właściwie on zaczyna służyć jako, nie wiem, centrum obsługi po prostu koło No coś komputera. jako taki dodatkowy wyświetlacz, dodatkowy panel sterujący w samochodzie. No fajne jest to, że po prostu ten telefon jest samoistnym kluczykiem, czyli keyless go, nie trzeba nic w zasadzie z telefonem robić. Wystarczy podejść z telefonem do samochodu, samochód się otwiera i tyle. No znak czasów, myślę, że to coraz częściej się będzie tak przeplatać właśnie smartfon z samochodem. No i mam, tak podejrzewam, że za chwilę kolejne chińskie marki produkujące samochody elektryczne no pójdą też, że zaczną robić swoje smartfony, chociaż możliwe, że ktoś inny dla nich je będzie produkował, bo no tak to wygląda, tak jak Jacek powiedział, trochę Xiaomi, ja bym jeszcze ewentualnie obstawiał, że BBK może to dla NIO robić, ale Tak, bazują... to też jest możliwe, jak najbardziej. Bo tak trochę mi ten styl akurat bardziej pod BBK podchodzi, ale okej, okay, no nie wiemy tego, także nie będziemy gdybać. No jest to rzecz egzotyczna. Ja jak zobaczyłem trzy aparaty 50-megapikselowe, to pomyślałem ZT, ale nie. Design Nie. jest jednak zupełnie inny. No diabli wiedzą, no tak ZT naprawdę... Nubia, no bo to o Nubię mi chodziło tak naprawdę. No, tak naprawdę robi to na pewno jakiś chiński producent. To tyle to wam możemy na 100% powiedzieć. Dwie rzeczy, które wyskoczyły właściwie przed chwilą niemalże, to jest Tekno po pierwsze. Oj, tak. Tekno zrobiło klapkę, taką małą klapkę.
I ta klapka no będzie po taniości, no, bo to... Tak, tak, on na pewno, bo to widać po specyfikacji, nie? Oni ją na razie pokazali znaczy w zasadzie pokazali ją na indyjskiej stronie własnej, ale pokazali ją na zasadzie strony Amazona. To jest tak, dosyć przedziwne, bo na Amazonie z kolei jej jeszcze nie ma. Za moment jest, pewnie będzie. A jest już, mój drogi, no, jest. No to widzisz, no to ja przed No, momentem sprawdzałem i jeszcze nie było. Dobrałem foteczki właśnie przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagrywać, brałem foteczki z Amazonu, bo na stronie tak, no, te fotki są w koszmarnej jakości, Amazon dał ciutkę lepsze. AMOLEDowe wyświetlacze 1,6 i 9, drugi 1,32, okrąglutki, okrągły, tak. 4000 mAh bateria i aparaty. Jednego nie podają, chyba jeden jest 13. 64, ten na zewnątrz na kółku i drugi jest jakiś, a w środku jest po otwarciu 32 megapiksele. Tak. Dimensity 1300, pamięci DDR4X UFS 3.1. No popatrz, ty 1300? Tak, tak, A tak, tak. brałeś z tego z Amazona? No niestety nie, to jest Ja mam z dosyć kolei dobry. informację, że 80-50. To jest dobry, dobry, no powiedzmy, wyglądający w miarę rzetelnie przeciek ze sklepu. Sklep jakiś tak podał. Okej. Ale to oczywiście tak, zaznaczmy, że Tekno zapomniało podać typu procesora. No i zapomniało też podać ceny, bo sprzedaż startuje 1 października, więc pewnie dopiero wtedy poznamy cenę i może pokażą pełną, porządną specyfikację. Jeszcze uzupełnię, bateria się ładuje z mocą 45 W, bo to akurat podano, a ekran wytrzyma 200 tysięcy cykli składania wedle deklaracji producenta. Oczywiście ten elastyczny. Co do designu, w zasadzie klasyczna forma, z tym, że no, ekran okrągły na zewnętrznej stronie, nieduży. No, wygląda całkiem sympatycznie i nie powinno być zbyt drogie, no bo jednak no, marka Tekno nie jest, powiedzmy, marką produkującą drogie rzeczy, a po drugie, no ta specyfikacja, jak sami widzicie, jest taka troszeczkę niekoniecznie topowa, taki w miarę średniaczek. I drugi smartfon, który wyskoczył też właściwie przed momentem, premiera indyjska, to jest Vivo T2 Pro. O. I to też jest taki smartfonik, który działa pod kontrolą Dimensity 7200, 6,78 ekran AMOLEDowy, także taki sensowny średniaczek, tam 256 giga plus 8 giga. Także to jest taka fajna rzecz, którą można za sensowne pieniądze po prostu kupić. Znaczy tego rodzaju specyfikacja, tak, tego rodzaju konfiguracja. Tutaj z baterii jest trochę kiepsko, dlatego że jest 4600, nie 5000, ale za to mamy ładowanie 66 watów, także jest całkiem okej. Okay. Smartfonik wygląda ładnie, jest podobny do konstrukcji Vivo, które znacie już, także nie jest to nic nowego, nie jest to nic innowacyjnego. Od kolejny smartfon, od Vivo po prostu. Tak, poprawny. Jak już jesteśmy przy Vivo, to jeszcze jeden, ale tu już no, tanioszka z Azji, ona raczej do nas nie trafi. Vivo Y17S, czy tam Y17S, jak wolicie. 6,5-calowy ekran HD+, wielka ramka, kropelkowy nord z 8-megowym aparatem do selfie. Z tyłu 50 plus rozmywacz tła. W środku Helio G85, pamięci 6 plus 128 typu DDR4X i EMC51. Wirtualny RAM oczywiście, miejsce na microSD, bateria 5000 ładująca się z mocą 15 W, cena na nasze 636 zł, a i obudowa ma ochronę IP54. No i w zasadzie tyle, co tu gadać. No, no tani telefonik, tani gdyby telefon, miał HD, to nawet można by było, brzydki. Byłby wart grzechu z niecałym Full HD, niestety tylko z HD, to tak się... Chyba, że ktoś chce taniego smartfona, to wtedy... Ale to musi się wybrać do Azji, więc chyba nie ma sensu. Ale zaznaczamy, że coś takiego wyskoczyło i w zasadzie to chyba na tyle będzie na ten tydzień. Jeżeli chodzi o same urządzenia, takie jeszcze dwie rzeczy mam od tak sobie do powiedzenia. Ciekawostki. Pierwsza rzecz to jest z rynku znika następna marka. Jest to marka... chciałoby się powiedzieć rdzennie niemiecka. Ona nie jest niemiecka, wiadomo, że Niemcy smartfonów nie robią. Znika z rynku Gigaset, który próbował, naprawdę próbował na rynku własnym, na rynkach okolicznych, w Europie Wschodniej, próbował w ogóle w Europie sprzedawać.
Tak średnio mu niestety poszło. W tej chwili okazuje się, że są tak średnio wypłacalni. Splajtowali zwyczajnie. Co jest jeszcze wsparcie oczywiście dla telefonów, bo te telefony również w Polsce były sprzedawane. No, Telefony. ale no, umówmy się, że no, tyłka nie urywały. No. To znaczy tyłka nie urywały być może, natomiast jeżeli chodzi o te ich smartfoniki i o tafony, to były całkiem. Ja nie widzę tutaj To prawda. problemu. To działało, nie było problemu z gwarancją i tak dalej. Także było ok jak najbardziej. Także żegnamy kolejną markę, że tym razem markę od naszych zachodnich sąsiadów. Natomiast druga rzecz, która się znalazła, raz, że znalazłem w sieci takie fajne zdjęcie dwóch prezesów. Jeden prezes Xiaomi, drugi prezes Huawei, którzy siedzą i sobie właśnie kieliszeczkami się stukają, ponieważ podpisali umowę o wzajemnej wymianie patentów. Także pomiędzy Huawei a Xiaomi będzie przepływ pełny w zasadzie technologii. Natomiast druga rzecz, znaleziono pana, który jest prawdopodobnie odpowiedzialny za chińskim przełomem 7 nanometrów. Pan nazywa się Liang Mongsong i był, moi drodzy, pracownikiem TSMC, to jest taki dosyć duży producent procesorów. I Samsunga również był pracownikiem, natomiast w tej chwili jest współdyrektorem generalnym w chińskiej firmie SMIC, która również produkuje procesory. I jak zapewne pamiętacie z zeszłego tygodnia, jeżeli nie pamiętacie, to wam mówię, Chińczycy dokonali przełomu, prawdopodobnie wejdą po pierwsze w 7 nanometrów, po drugie już wchodzą w Chinach podobno w 5G, Chińczycy z Huawei oczywiście. Także chińskie procesory za moment będą konkurować, znaczy chińskie kontynentalne, bo oczywiście chińskie tajwańskie mamy, mamy tak. od dawna, natomiast chińskie kontynentalne procesory zaczną konkurować prawdopodobnie z całą resztą procesorów z technologiami amerykańskimi, nie tylko z patentami, które po prostu będą wyłącznie, czy posługując się patentami, które będą patentami niemal wyłącznie chińskimi prawdopodobnie. A Tyle ode mnie. skoro wspominasz o Xiaomi, to jeszcze tak z takich ciekawostek. W Finlandii Xiaomi ma kłopoty, bo tamtejsi operatorzy odchodzą od sprzedaży smartfonów Xiaomi, dlatego że Xiaomi nie wycofało się z Rosji, a no, jak wiemy z historii, Finowie za Rosjanami nie przepadają i za Rosją. No i to taki jakby odwet na Xiaomi, że jak chcecie sprzedawać w Chinach, to my was nie będziemy sprzedawać. Tam już wiodące operatorzy i sieci handlowe już się tak przyłączają do tego bojkotu mniej lub bardziej. Niektórzy po prostu przestają sprzedawać, inni wyprzedają stoki magazynowe i też przestaną sprowadzać kolejne modele. Jak długo to potrwa, zobaczymy. No taka forma nacisku na Xiaomi. Pytanie, czy Xiaomi to jakkolwiek odczuje, czy nie. No, to ale kłopoty z Chinami. Jest w tym wszystkim jeszcze jedna rzecz, która dociera do mnie tak naprawdę nie wprost. Dociera z różnymi newsami, z różnymi jakimiś informacjami ze świata. Mianowicie rynek smartfonowy jest bardzo mocno nasyconym rynkiem. Ludzie orientują się powoli, że producenci z roku na rok zaczynają im wciskać gorsze smartfony tych samych rodzin jakby w gorszych cenach. Bo ceny rosną, no jest inflacja, nadal jest na całym świecie. Jest troszeczkę tak, że smartfony się coraz gorzej sprzedają po prostu. Siły marketingu są po prostu dosyć mocno ograniczone i namawianie nas na ciągle nowe urządzenia, no ma swoje granice po prostu, bo w pewnym momencie się orientujemy, o rany, a ja mam 3 smartfony. W zasadzie wymieniłem ostatni, ale tylko dlatego, że wymieniłem na nowy, a ten nowy wcale nie jest lepszy. No i tu zaczynają się problemy, bo ludzie raz, że niechętnie zaczynają wymieniać smartfony na nowe, ponieważ w tej samej cenie co stary smartfon dostają znacznie gorszą konfigurację, a dwa, że no ileż można po prostu. No. Dzieciaki jeszcze prawdopodobnie nadal się w to bawią. Tak. Też na pewno nie wszystkie, bo dzieciaki są różne. Ale tak naprawdę powoli się nasyca. Się będzie sprzedawało oczywiście, a nie wiesz, czy broń Boże, żadnej katastrofy urządzenia rynku. Się używają, no, niszczą się, gubią, normalna rzecz, tak?
Niemniej zdaje mi się, że powolutku nasza cywilizacja konsumpcyjna zaczyna zauważać, że toniemy w śmieciach. No tak, Nawet no. jeżeli nie tutaj, to toniemy na wybrzeżach Afryki, gdzieś na rzekach afrykańskich. No. I w Ameryce Południowej, tak, bo tam też śmieci się europejskie i amerykańskie Tak, no dyspy. i u nas o czym się nie mówi za bardzo. A tak naprawdę no też kolejną, że tak powiem, chorobą rynku smartfonów jest taki już w tej chwili, powiedziałbym, chroniczny brak innowacji, no bo tak nudnawo jest, no są drobne ulepszenia, drobne poprawki, ale żaden breakthrough nie następuje. Wszystko postępuje bardzo powoli, tak, mamy coraz szybsze ładowanie, coraz większe baterie przy zachowaniu tych samych wymiarów, coraz lepsze aparaty, ale to są takie, z modelu na model ten progres jest tak w zasadzie niezauważalny i tu jakby też no, cały czas taka uniwersalna porada, telefon nie częściej zmieniajcie niż co 2 lata, czy tam co 2 generacje, bo wtedy to już ta zmiana jest jakoś dla was odczuwalna na lepsze, a jak tak zmieniacie smartfona co roku, to myślę, że takie No meh. tak, no jeżeli pamiętacie poradę wuja Jacka, to można oczywiście nowe, jeżeli się ma kasę, kupować smartfony, ale jeżeli się oszczędza, można kupić po prostu starszego flagowca i dokładnie. będzie się miało z niego radochę równie dużą A na jak... przykład zostanie wam kasy na dobre słuchawki, co wam przyniesie na przykład lepszy fan niż troszeczkę nowszy i troszeczkę lepszy smartfon. No, tak, wiadomo, no. No i cóż, życzymy wam, żebyście mieli jak najnowsze, jak najlepsze smartfony oczywiście i żeby was było na nie stać jak najdłużej. No i żeby nam to Kończymy chyba na dzisiaj. Zobaczymy. Dobra. Podziękujemy wam serdecznie za to, że wpadliście do nas znowu, że nas odwiedziliście. Mamy nadzieję, że będziecie mieli fajny weekend i zapraszamy was za tydzień w takim razie. Tak. I oczywiście do obejrzenia kolejnych filmów też was zapraszamy. To trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego. Cześć.